Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy dzień zaczyna się nie od poszukiwania, ale od tego, że musimy najpierw wyciągnąć auta, żeby dojechać na te poszukiwania. Stała się mała tragedia. Dwa auta zakopane. No gdzie? Czwórka i tak lepsza od tamtego rzęcha. Postojnie na cały dzień. Nie, czekamy na terenowy samochód znajomego. Ma nas wyciągnąć, bo sami nie daliśmy rady. A papierosów pan więcej wziął? Tak. Bus się zawiesił. Nie daliśmy rady go wypchać niestety. Także. A wysrało się chociaż nie? Jest ciekawie, wesoło. Drugie nasze auto też zawisło. Pierwsze próby wyjazdu nie udały się. Po godzinie czasu w końcu dotarła pomoc, nasz ratunek, jeep, który nas wyciągnie. Pierwsza próba. Zobaczymy, czy tutaj nam się misa olejowa nie zerwie z tego wątka małego. Idzie, 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 poszedł, poszedł. Na wesoło misę olejową mu chyba ściągnął. A teraz Toyota Hilux podjeżdża, żeby wyciągnąć bus. Poszło auto wyciągane. Te autka zachowują się jak dzieciaczki pod pachą. Tak ta Toyota daje radę. Cała ta akcja z wyciągnięciem dwóch naszych aut trwała blisko 3 godziny. Najważniejsze, że udało się, powiodło się. Samochody wyciągnięte z zaboconej drogi. A też najważniejsze to, że w niedzielę udało się w ogóle kogoś znaleźć do dyspozycji, żeby użyczył auta i pomógł nam w tym. Przestroga dla wszystkich. Pamiętajcie, jeżeli jedziecie w teren, sprawdźcie najpierw, jaki jest stan dróg, bo tymi drogami przejeżdżaliśmy często i było wszystko w porządku. Natomiast jak się okazało dzisiaj, niestety, droga zniszczona, nie nadająca się do przejazdu takimi autami, jak my dysponujemy. Witajcie, kochani. Jak widzieliście, chłopakom rano nie udało się pokopać. Mieli trochę przygód. Ale Krzysiu wrócił do domku, zjedliśmy obiad i oto jesteśmy na poszukiwaniach. Przeczytaj nam datę. Jak ja ci mówię tą datę, to mi nie chcesz wierzyć. Nie, no to jest Republika Weimarska tej monety. To jest 1800 albo 1900, zobacz. No to może 1906. 1906. No. Ale śliczne, proszę. Widać dobrze? Zobaczcie, może wy odczytacie datę, może oko kamery wyłapie ją dokładnie, bo nasz wzrok już jest troszkę osłabiony. Troszkę bardzo. Troszkę bardzo. Troszkę bardzo. A pokaż z drugiej strony. Orzołek. Także na otwarcie poszukiwań trafiło się 5 feningów. Oby tak dalej. Dzisiaj ty rządzisz. Ostatnio ja znalazłam za pierwszym sygnałem monetę. Dopiero początek poszukiwań, także nie wiemy, co będzie podczas poszukiwań, ale bądźcie z nami. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli Wam się pochwalić ciekawymi znaleziskami. Dla prawdy. Gdzie jesteś? To tam. Tam. Takie małe główienko. Może będzie jeszcze coś? Nie, raczej nie. Takie coś od czegoś. Jest okrzyk radości Ewelinki. Podejdziemy, zobaczymy, co kopnęła. Tu kopałeś, a ja tu mam. Pochwal się. Chwalę się. Nieźle, grubo. Przejęłem monetę od Ewelinki. To chyba raczej będzie dwa feniszki. Z tego, co widzę. I też ten okres tej monetki, co ja znalazłem. Także no to ty masz więcej. Gratuluję.
Piątkę masz, nie? Tak? Ja mam piątkę, no. A ty dwójkę zobacz. Widzisz dobrze? Nie. Może okulary, to lepiej widzisz. To widzisz dwójkę. Przesycha, to już lepiej widać. Na czyli szczęście. Co? Dwa faniszki. No dwa. Tak jest. Miałeś rację. Pokaż naszym widzom jeszcze. A, faktycznie. Czekaj, jak to było. O, tak. Oko kamery lepiej zobaczy. A z drugiej strony. Tak. Mamy tu drogę podzieloną. Po lewej stronie idzie Krzysiek, po prawej ja. Widzę kopał ze swojej strony, a ja miałam sygnał po swojej stronie. Czyli wiadomo, że mojej strony nie dotyka. Jak układ, to układ. Tak jest. I co tam? Jeszcze sam nie wiem. Gdzieś mi zniknął tu sygnał. Nie widzę go, nie widzę. Tu coś mam. Coś małego? Maleta. Zaraz wam pokażę. Ale najpierw muszę sam oko nacieszyć. Widzisz, w dobrym momencie wyczułam i wzięłam kamerę. Wiedziałam, że coś znajdziesz. Takie oto żelastwo. To jest kawałek podkowy końskiej. Chyba nie. Myślisz? Możliwe. To mam pół szczęścia? A jeszcze... Reszta przed tobą. A jeszcze takie coś mam. Chyba od zbiorniczka, tak? Chyba. I co? I łuskę standardowo, bo standardowo łuseczka musi być zdezelowana. I co? I takie oto. Coś. Klamra. I to jaka duża. Zobaczcie. I to w pięknym też stanie. Jakaś cywilna. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy z Krzyśkiem na temat tego, co statystycznie się najczęściej znajduje na starych drogach. Mówił mi też o obrączkach. Ja mówię, a jakoś jeszcze żadnej nie znalazłam. No i nie minęło 5 minut. Sygnał. Schylam się. Oczywiście nie jest to obrączka. No ale połowa sygnetu. Nawet tu się błyszczy z boku. Może tak ją pokażę. O Jezu. Proszę bardzo. Mówi i ma. Także Krzysiu, do statystyk na pewno się nadaje. I radość oczywiście niesamowita. Cieszę się. Poszukam, może znajdę jeszcze tą drugą część. Może potraktowałam ją niechcącą opatą. Oby nie. Bo bym nie przeżyła. Statystyki statystykami, a wszystko nie jest takie proste, żeby znaleźć coś ciekawego, w tym te złoto, o której mówiłem Ewelince, o złotej obrączce. Okienko. Okienko, panienka z okienka. Rozpadało się, co? No, żebyśmy tylko nie przemokli. Niby niepozorny deszczyk, a zmoczyć potrafi.
Na złą będzie. Niestety zmuszeni jesteśmy zakończyć dzisiejsze poszukiwanie. Dopadła nas ulewa i zmoczyła. Ewelinka podziębiona, mnie też boli gardło. Jutro dokończymy poszukiwania w tym miejscu. Tu, gdzie zakończyliśmy, wracamy i będziemy prowadzić poszukiwania. A po poszukiwaniach dojadamy zupkę pomidorową. Postała trochę to zgęstniała. To dla mnie taka micha? Dla ciebie. Ja poproszę dwie, bo taki głodny jestem. Jeszcze mięsko zostało. Dziewczyny w komplecie po obiadku odpoczywają. Jest i Tosia. Hania, coś dzisiaj małomówna jesteś. To jest warchlaczek. I kotek, i świnka, i wszystko. Odgłosy zwierząt. Dwa dodać dwa? Ona nie wie. Cztery. O, patrz. Cztery dodać cztery? Daj chwilę. Liczy na palcach. To będzie osiem. Brawo. A 8 dodać 1? 9. Brawo. A 10 dodać 10? Także Hania nam się nauczyła liczyć. Uczyłam cię. 30. Oliwia też ma postępy w nauce. Nie może doczekać się do wakacji. My też. Na wakacji pojedziemy ten. Nad morze. Słyszysz, jak mnie uczy? Nad morze. A tak słyszałam. A może w góry pojedziemy teraz? Nie, w góry jest nudno. A skąd wiesz? Nie, ja wolę jechać w lato nad morze. Całe wakacje zawsze spędzamy nad morzem. Mamy, jesteś jechać na morze. Dziewczyny dyskutują sobie, gdzie pojedziemy na wakacje. Życie to wszystko zweryfikuje, a tymczasem ja zmykam jeszcze trochę popracować przed komputer. A ja dopieszczam z naszym grafikiem Wojtkiem szczegóły odnośnie biletów i samego udziału w rodzinnej majówce detektorystycznej w Wilsbargu, która odbędzie się 19-21 maj 2023 rok. Bilety już są dostępne do nabycia. Jeżeli ktoś by chciał zakupić, także zapraszam Was do wejścia na sklep odkrywcahistorii.com i wejść w dział bilety. Są w dwóch wersjach. Wersja standard biletu, która daje udział tylko w poszukiwaniach, które będą przeprowadzane na miejscu tego pikniku rodzinnego, jak również też pakiet premium, bilet premium, udział w poszukiwaniach i udział w trzecich mistrzostwach Polski w poszukiwaniach plażowych Lidzbark. Lada chwila też ruszymy z konkursami. W konkursach tych będzie można wygrać darmowe wyjściówki na piknik rodzinny, w którym oczywiście, tak jak mówiłem, będzie możliwość udziału w poszukiwaniach, jak i w trzecich mistrzostwach Polski w poszukiwaniach plażowych. Także śledźcie nas na bieżąco. Jeżeli ktoś nie zasubskrybował naszego kanału, to proszę kliknijcie subskrypcję i naciśnijcie dzwoneczek. Na bieżąco będziecie dostawali informacje z naszego kanału. Na portalu społecznościowym Facebook utworzyliśmy też wydarzenie o nazwie Zlot Poszukiwania i Trzecie Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniach Plażowych Lidzbark 2023. W dziale Dyskusje i Informacje znajdziecie wszelkiego rodzaju odpowiedzi na Wasze pytania. Są tutaj regulaminy, jak również program całego zlotu. Korzystając z okazji, chciałem Was poinformować, że trwa nadal promocja wykrywacza Nocta Simplex WHP, czyli ze słuchawkami bezprzewodowymi. Wykrywacz ten kosztuje 1915 zł i każdy, kto kupi taki wykrywacz od producenta, dostaje zestaw Adventure, w którym znajduje się propointer, nożołopatka, torba na znaleziska, jak również czapeczka. Link do regulaminów, do możliwości zakupów biletów, jak również wykrywacza metali Nocta Simplex znajdziecie poniżej w filmie. Ja dzisiaj Wam dziękuję za to, że oglądaliście nasz film i do zobaczenia w następnym odcinku.